W dzisiejszym odcinku wraz z moim przyjacielem Szakiem dostaliśmy wiadomość od hakera, który skakował na serwer. Przygotował dla nas kilka zadań, które musimy wykonać, aby odblokować nowe przedmioty. Haker też skakował algorytm YouTube'a i teraz, kiedy zostawicie łapeczkę w górę, poleci nowy dźwięk. Sprawdźcie sami, zostawiajcie łapki w górę, a jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, a my teraz zaczynamy. Bomb has been planted. Siemano, Szaku. Siema, witam. Słuchaj, są jakieś nowe tabliczki. Cześć! Haker zhakował wasz świat i dodał nowe schematy przedmiotów i broni. Ukrył we wiosce rzeczy, z których możecie coś stworzyć. O stary, brzmi ciekawie. Hakera na naszym serwerze jeszcze nie było. Dobra, no to co, zabieramy się za szukanie przedmiotów. On może to na nas mieć. Dawaj, jakieś skrzynki, jakieś nowe rzeczy, to schematy. No może tutaj. Jest skrzynia z ziemniaczkami. Czy to będzie to schemat nam potrzebne? Ciekawe. Może z buraka, a... Dobra, nie będę znowu tego kontynuował. Chyba widzowie wiedzą, o co chodzi. Tak, już z tym burakiem sobie daj spokój. Co, znalazłeś coś? No nie, mam tylko te... A ja do góry nie poszedłem, poczekaj. Patrz. Gdzie? Ja tu byłem, ale jestem osłem. Stary, no i kaktusy. A shulker box. Co? 2, 4, 6, 8 kaktusów? Czyli te ziemniaki to jednak mogą się przydać w takim razie, to ja ich nie jem. Coś może być na rzeczy. Chyba musimy zrobić crafting, co ty na to? To jest świetny pomysł, od tego trzeba zacząć. To jest bardzo świetny pomysł i zastanówmy się, mamy 8 przedmiotów, nie? Co można zrobić z 8 przedmiotów? Spodnie? Nie. Czapeczki, nie, ty jak to co? Na pierśnik chyba. Na pierśnik. Nie działa na pierśnik. Buty nie działają. Czekaj! A jakby dookoła hełm! Dać... Stary! Hełm. Ale brakuje nam jednego kaktusa! Mam normalnie kujący hełm, panato! Czy ty to... Ej! Szaku! No i nic. Nic? Nie działa. Nie co... odbijam cię? Stary, on na pewno jakiś efekt ma. Weź przeczytaj. Coś musi mieć. Nic nie ma. Po prostu chyba kuje, ale może... Chodź, zobaczymy na owce. Może ja po prostu będę kuł, jak podejdę i dotknę owcy. Jak koza, uwaga. Jak koza. Dawaj, uwaga. Głowę w dół. Co jest? Dobra, stary, to jest bezużyteczne. Dobra, ty przymierz. Daj, może na marchwiarza zadziała. Może tak, na twój kanciaty łeb. Ła! Ty mnie bijesz. O, bije, nie uszukuj. A czekaj, jakbym naskoczył? Nie no, ja się poddaję, ten item jest totalnie useless. Stary, zgadnij, czym jestem. Kaktusem? Dobrze! Ale zagadka, nie wpadłbym na to nigdy, nie? No widzisz, marchewka w kaktusa się zmieniła. Dobra, może przyda się ten hełm do czegoś później. Dobra, chodźmy na razie, masz go na głowie, więc dawaj kolejną chatkę. Tu byłeś? Tu będzie skrzynka na 100%. Sprawdzałeś wszystko? No, mniej więcej wszystko. Mam, chodź, gamoniu! Co? Na suficie było! O kurde! Obsydian, sztabka żelaza i krzemień. Ty... Książka jest. Uwaga, czytam. Haker zostawił nam list. Zmieniłem schemat furnance. To jest po angielsku piec. Furnace. Furnace. Tak? No, dobrze mówisz, Haku? No. Ty tam angielski zdawałeś. Tak, genialnie, żeś to przedstawił. To czekaj. Mamy crafting. Dwie sztabki żelaza i krzemień. Z tego się robi co? Krzesiwo. I piec. Krzesiwo do środka. Mam! Co masz? Co? Panato, stary. Pyk! Mały portal! Baby portal do netheru. Ej, wlazłeś? Znikłem. On działa? Nie wierzę w to. Stary, działa! Jest duży tutaj. Tutaj jest duży, a na zewnątrz jest baby? Wow. Ale fajne. Zarąbiste. Ej. Dobra, stary, ale spadamy stąd. Na razie tutaj nie potrzebujemy być. Szukamy dalej. Dokładnie. Ej, da się to zniszczyć? Chyba nie. Chyba to jest jednorazowy. Stary, chodź teraz, przetestujemy twój hełm, bo jest noc. Szukamy mobów. Ty! Tutaj jest... Gdzie? Dawaj go. Jak ty chcesz się z creeperem na głowę siłować? Stary, jestem kaktusem, patrz. Dawaj. Idealnie ci wyszło, ci powiem. 1-0 dla creepera. Powiem ci, żeś mnie zaskoczył. I co, nie działa ten hełm? No, nie działa, no co? Nic ci nie stało takiego. Nie kumam tego hełmu. Bardzo, bardzo dziwna sprawa, moi kochani. Bye, bye. To co jest? Ej! Skąd ty masz takie itki? No, były tutaj w skrzynce, w tym. W... tutaj. A ty, przepraszam, skąd ja mam takie itki? Tak, skąd ty masz? Szaku, o, ty mnie paruwo palisz? Kurde, szkielet, jesteś nienormalny. Odejdź! No nie, ode mnie! Pryciarz! Rybka lubi pływać, stary.
No dobra, chodź, idziemy po tej temy. Musimy iść skakować dalej, system. A może haker specjalnie z nas robi osłów, żebyśmy myśleli, że to taki super itemek, a nam dał jakiegoś uselessa, żebyśmy się podniecali nim. Kumasz? Nie mam pojęcia. Czekaj, bo idą pająki jakieś. Ej, skrzynia! A jest tutaj! O stary, to będzie zagadka 200 IQ. Czekaj, już chowam itemy do środka. Jest książka, tak? Księga, przeczytam księgę, poczekaj. To nie będzie proste. Trzy kropki, trzy kropki, trzy kropki. Z tego lasę, trzy kropki, trzy kropki, trzy kropki. Zaszyfrował nam wiadomość. Ale lasę, lasery, to nie będzie proste. Zróbcie z tego laser... Nie wiem co, laserową dzidę? Okej, szaku. Pistolet pewnie laserowy czy coś. Skupmy się. Dobra, zastanówmy się. Z sztabek żelaza możemy zrobić jakiś item. Na przykład hełm czy coś. Ale na razie bym się z tym wstrzymał. Czekaj, może... Stary, w księdze wiedzy wystarczy, że zajdziemy. Jest! Jest, stary! Co masz? Stary, to jest... Wow! Laser gun! Potrzebujemy szklaną butelkę pioruno... Piorunochron? Skąd to się robi? Jak to się robi? Już zrobiłem z miedzi, z tej, co mieliśmy. Okej. Okay. Do tego skała macierzysta i sztabki żelaza. Daj mi piorunochron i butelkę. Już zrobiłem butelkę. A masz już? Dałem ci, masz wszystko już, stary. Aha, dobra, nie widziałem. Jest pierwszy. Wow! Jest drugi. Zobacz, jaka kiwera. Szaku, mam cię na muszce. Niech tylko natka pietruszki ci drgnie, a stracisz oko. Zabijesz mnie, zabijesz mnie, zabijesz mnie, zabijesz mnie, ginę. Mam pistolet i co? To jest kurde. Ale żeś mnie tutaj ładnie załatwił. Ja tu laser guna miałem w ręku, a tu kurde wystarczyło krzesiwo, żeby pokonać. Uwaga. Wow! Stary, to wali piorunami! Dawaj w tą chatkę na 3-4, w której byliśmy. 3-4! Wow! O kurde, wpadłem do dziury z kotem! Stary, nie spodziewałem się tego. Co tu robi dziura i kotek zasypany? Coś jest nie tak. Chyba to nie miało tak wyglądać. Wow. Aha! Rozumiesz, że to strzela losowymi przedmiotami! Zobacz, co się dzieje, jakie masz literki! Masz przerobane, ja nic nie widzę! O, stary, dobra, też to wbiegłem. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Zarąbiste. Dobra, teraz ja w ciebie. Chcesz się bić, tak? Rozumiem. No. I co? Pająki! O kurde, ile pajęczyn. Nie, 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 sam sobie narobiłem kłopotu. Dobra, ciekawe, czy teraz mój hełm działa. Nie, nie działa, nie działa, nie działa, nie działa, nie działa. Ja pierdziu, ja pierdziu, ja pierdziu. Dawaj, kimniemy się, bo tu sobie jest za duża zadyma w nocy. The next day. Dobra, stary, to co? 1v1? Dobra, wyzwanie przyjęte. Czekaj, czekaj, zjem marchewkę. Na szybko mam mało. Zaczynamy! Stary, no! Nie ma jedzenia marchewek! Widzę, że kurczę, marchewkowy bóg się zezłościł! No, króciutko tutaj trzeba trzymać. Widzę, widzę. Już nie będę jadł. Masz mój pistolet? Jest git. Mam. Stary, jest tutaj ta baza tych złych osadników. Nie wiem, jak oni się nazywają. Bandyci! To są rozbójnicy! Dawaj, nawalimy pierw rozbójników, a później nawalę ciebie. Co ty na to? Nie, zróbmy inaczej. Najpierw nawalimy rozbójników, a później ja nawalę ciebie. Może być, mi się tak też podoba. No to łapka w górę, widzowie, jak mi się też podoba. Ale wygląda ta giwera mocno. Stary, lecimy. Gdzie oni są? O, pierwszy! Uwaga! O, co to? W pająka go zamieniłem? Pa, lewitują! Dobra, w pajęczynę ich zamknąłem. Łatwo. Idziemy ich okraść. Niszczmy, niszczmy to, niszczmy to. Dostajeli z pioruna! Tak się dzieje, stary, są golemy dwa uwięzione. Trzeba je uratować. Uważaj! Nie! Do wody! Biegnę, biegnę, biegnę. Nie podchodź mi pod laser, szaku. Do wody, wiem, poniosą mnie. Nie Dobra. Spodziewałem się, że lasery ich będziesz ratował. Okej. Okay. A ja, stary, normalnie pająki też respię, tak? Co któryś strzał. Lewitują, tak, palą się! Ale są dymy. A gdzie oni są w ogóle? Ten jeden w sumie tylko był, nie ma ich. Co? No co? Obstrajtusy. Dobra, golemów możemy naładować też na dziurkę. Albo ciebie. Dobra, chcesz się bić? No chodź, cwaniaczku. Dobra, dawaj, no dawaj. Jak?
No nie. Stary! Faul! Jakbyś faul. Widział ten strzał, to byś nie uwierzył. Ja uciekałem, nie. Odwróciłem się 180, dostałeś plombę i padłeś. Tak, tak, tak było. Naprawdę, faul. Jeszcze przy okazji tego. Obiad jadłem jeszcze w międzyczasie. Tak, stopą. Jasne. Stopą, tak jest. Nie ma takiej sytuacji, ja chcę rewanż jeszcze raz. Dam ci rewanż, idę do ciebie. Jesteś gotowy, Szaku? Widzę cię tam za murkiem. Jestem. 3, 2, 1, go! Ła! Nie no, chyba żeś zwariował! Chyba żeś zwariował, nie! Nie no, ty! O tak! Bez szans, jeden, stary! Jeden! Dasz mi rewanż? Deklasacja! Nie, nie dam! Widzowie, czy Szaku powinien dać mi rewanż? Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Dobra, zostawili łapkę. Ci. Dawaj. Dam ci, dobra, masz rewanż. Dobra, łajdaku, jesteś gotów? Normalnie, stary, się nie boję. Kurde, wyrzuciłem broń. Taki fighter, no? Gotów? Start! A nie wiesz, gdzie jestem? Wiem. Kurde, o kurde, o kurde, niedobrze, niedobrze. Bardzo niedobrze. Wow! Ty walisz z pioruna? A kto? Thor! Tak mi też mówią! Też tak mówią? Okej. Okay. O, ładnie dostałem. Sam się wybuchłem. Sam się wybuchłeś? Ale że je. Nie widzisz mnie. Widzę cię. Faktycznie cię nie widzę, kurde. Wow! A, za tobą byłem! Jakim cudem! Stary, jak ty gadałeś, że mnie widzisz, to ja pod wodą płynąłem obok, więc się zastanawiałem. Naprawdę? No! 200 IQ. Dobra. Oficjalnie, Szaku, wygrał. Oddaję honor, oddaję honor. O, głupia ci, co? Głupia. Tak, ale i tak uważam, że tamten mój strzał był o wiele lepszy niż twój. Oddawaj moją broń. No, przyznaj, że mój był lepszy. Twój był lepszy. Dobra, masz broń. Dobra, Szaczku, chodź. Przejrzymy jeszcze inne chaty, bo haker pewnie dla nas coś przygotował, a my tutaj żeśmy byli za mocno zafascynowani tą bronią. Tak, tak, ta broń dużo rozrobiła dla nas. Nic tu nie ma. Ale teraz patrzę na poddaszu, nic nie ma. I tam na wzgórzu są jeszcze jakieś chatki. Na wzgórzu? Dobra, idę. Myślisz, że wiesz pie... Stary! Masz przesranę! Masz przesranę! Nie zdążyłeś powiedzieć, czy będę pierwszy, tak? Masz przesranę! Nie obchodzi mnie to! Nie obchodzi Byłem mnie to! Byłem o ćwierć sekundy szybszy od ciebie! Dupa! Nieprawda! Widzisz coś, czy jest ciemno? No zaraz ja ci pokażę, ja ci rozjaśnię drogę. Daj mi jeszcze chwilę, muszę wyjść. Dobra, zaczynamy. Runda druga. Szaku, bo my nie znajdziemy tego hakera nie nigdy. Nie obchodzi mnie to. Masz przerąbane. Ja nie muszę nic znajdować. Naprawdę, jest po tobie. Przeproś. Przepraszam. Dobra, żartowałem. Wybaczam. Palgumę. Nie ma problemu, wybaczam wszystkie błędy twoje. Ej! No i co? Ty w ogóle się nie orientujesz, gdzie ja jestem. Gość! Ej! Masz przesranę, masz... Ja nic nie widzę, masz przerąbane. Jak ja już nie żyję, no! Masz farta, jesteś skończony. Przepraszam, Szaku, żartowałem, nie? Wybaczam ci, dobra. Ej, tu coś jest, jest na bank. Tak! Mówiłem. Na jest coś? Jest. Lecę. I co mamy? Stary, blok dźwięku i ciasteczka i książka czytam. Czytaj. Brawo, udało wam się odszukać ostatnią ukrytą skrzynię. Stańcie na bloku dźwiękowym i zjedźcie ciastko wtedy. Trzy kropki. Dobra, był blok to... dźwiękowy? Jest ciacha, tak jest. A masz ciacho? Też? Tak, dobra, stawiam. Dobra, wskakuj. I zajadaj. Co? Co jest? Co? Czym ja jestem? No ty jesteś posrany, co ty robisz? Stary, ja myślałem, że mnie chce zaatakować! Tak, ugryź w dupę, co ty mówisz? Ej, stary, teraz to niewidzialny po prostu, jak mnie zabiłeś. Ty wszystkie moje lasergany miałeś? Do nieźle. No i co? Mogłem mieć. Stary, jakie to zarąbiste! I fruwasz normalnie jak szef? A ty mnie widzisz? O, no istnieje komi, no nie... O! Masz. Dobra, taki jesteś? Ja to jeszcze schowałem pod ziemią kilka laserganów. Normalnie, stary! Masz przerąbane! Gdzie jesteś? Normalnie latam ptaszkiem! A, jest po tobie, nie? Masz! No traf ptaszynę, traf! Aj, co?
Zwycięstwo! Król może być tylko jeden. To nieźle. Dobra, Szaku, czas na ostatnią rundę. Gotowy jesteś? Ty pierwszy zjedz ciastko, leć. Co pie... No dobra. Hop. Teraz ja. Dobra. Wow. Co teraz? Co teraz? Ła, dostałem! Ty jesteś nienormalny! Jak się tak trafiasz? Do! O! Stary, jestem najlepszy! Co dobra. To było? Moje kochani, Szaku okazał się najlepszy. Jeżeli wytrwaliście do samego końca, napiszcie: Szaku to hacker killer. Zostawcie łapkę w górę, bijajcie do Szaka. Wszystkie linki macie w opisie. Trzymajcie się, hej! Hello.